Wiosna 1943 roku była w Anglii czasem napięć i niepewności. Wojna wciąż trwała, a życie codzienne było naznaczone strachem i tragedią. 19 kwietnia 1943 roku czterech chłopców z Birmingham postanowiło spędzić dzień na poszukiwaniu ptasich gniazd w lesie Hagley Wood, znajdującym się na terenie posiadłości Hagley Hall w Worcestershire. Chłopcy natknęli się na duży, stary wiąz. Jeden z nich, Bob Farmer, wspiął się na drzewo, aby zajrzeć do środka wielkiej dziupli, która prowadziła w głąb drzewa, tworząc sporą dziurę wewnątrz grubego pnia. Ku swojemu przerażeniu, zamiast ptasiego gniazda odkrył ludzką czaszkę, która była częściowo ukryta wewnątrz drzewa. Początkowo przerażeni chłopcy postanowili zachować milczenie, obawiając się konsekwencji związanych z przebywaniem na prywatnej posiadłości. Jednakże jeden z nich, Tom Willets, nie wytrzymał presji i poinformował swojego ojca o makabrycznym odkryciu, co doprowadziło do powiadomienia policji. Rok później na ścianie budynku w Birmingham pojawiło się graffiti, a dokładniej napis brzmiący "Who put Bella in the witch elm?" Cofnijmy się o rok, do chwili zawiadomienia służb przez rodziców jednego z chłopców. Policja szybko przystąpiła do śledztwa. Wewnątrz drzewa znaleziono niemal kompletny szkielet kobiety. Znalezisko obejmowało osobno czaszkę, resztę szkieletu, fragmenty ubrania, buty oraz złoty pierścionek. Odnaleziono również pozostałości po ręce, porzuconej niedaleko okolicy odnalezienia szczątków ukrytych w wiązie górskim. Analiza czaszki wykazała, że kobieta mogła mieć około 35, może 40 lat. W jej jamie ustnej znajdował się kawałek materiału, co sugerowało, że mogła zostać uduszona. Początkowe dochodzenie koncentrowało się na ustaleniu tożsamości kobiety. Brak jakichkolwiek dokumentów lub innych charakterystycznych cech utrudniał identyfikację. Przeprowadzono więc szczegółowe badania dentystyczne, ale nie przyniosły one żadnych ważnych rezultatów. Po wielu różnych analizach śledczy określili wiek szczątków na około 18 miesięcy, co oznacza, że kobieta musiała zginąć w okolicy października 1941 roku. Niezwłocznie po śmierci ciało kobiety musiało zostać upchane na miejscu odnalezienia go, bo byłoby to niemożliwe w przypadku, gdyby doszło do pośmiertnego stężenia mięśni na kilkanaście godzin po śmierci. W miarę jak śledztwo się rozwijało, pojawiały się też różne teorie na temat tożsamości kobiety oraz okoliczności jej śmierci. Jedną z pierwszych hipotez było to, że kobieta mogła być ofiarą seryjnego mordercy. Być może prostytutką, którą zamordował klient, lub po prostu przypadkową ofiarą. Był to też okres wojny, kiedy wiele osób ginęło bez śladu, co dodatkowo komplikowało śledztwo. Żaden profil zaginionej osoby nie pasował do tego, co śledczy odczytali z odnalezionych szczątków. A powinno być to dosyć łatwe. Szczęka kobiety była wybrakowana o kilka zębów, a także miała nieregularny, lekko zdeformowany kształt. Jednakże i to nie pomogło przebrnąć przez dentystyczne czy medyczne akta. Nie pomagała też wojna, która ciągle trwała, tak więc śledztwo szybko umorzono. W grudniu 1943 roku, 8 miesięcy po odkryciu ciała, na murze w Birmingham pojawił się napis "Who put Bella down the witch elm? Hagley Wood." Graffiti to wywołało sensację i zwróciło uwagę mediów. Wkrótce podobne napisy zaczęły pojawiać się w innych miejscach, co sugerowało, że ktoś wiedział więcej na temat tej sprawy lub też pragnął się dowiedzieć. Na graffiti jednak niestety tylko się skończyło. Z biegiem lat częstotliwość pojawiania się pytania malała, by w latach 70. znów przykuć uwagę mediów, a to za sprawą odświeżania pytania w formie kolejnych graffiti. Napis "Who put Bella in the witch elm?", odrobinę różniący się od oryginału, pojawił się na obelisku w Witchbury Hill w miejscowości Hagley, w tej samej, gdzie odnaleziono szczątki przed laty. Do roku 1999 graffiti nawiedzało ściany Anglii, ze szczególnym upatrzeniem sobie właśnie mieściny Hagley. Od 25 lat jednak nie pojawiła się ani jedna nowa praca,
przypominająca o tajemniczym odkryciu. Różne teorie próbowały wyjaśnić, kim była Bella i dlaczego jej ciało zostało umieszczone w drzewie. Jedni sugerują, że kobieta mogła być zamordowaną prostytutką, a wskazywać na to miał raport policyjny z 1944 roku. Wtedy też anonimowa prostytutka miała złożyć zawiadomienie o nieodnalezionej swojej koleżance po fachu, Belli, która zaginęła przed 3 laty. Wychodziłoby na to, że ktokolwiek zostawiał napisy na ścianach, wiedział, kim z zawodu była Bella i że to właśnie jej szczątki tak niestarannie ukryto. Teorię tą odrzucono jednak z powodu jej nie do końca popartego dowodami tła. Inną, bardziej kontrowersyjną hipotezą była ta, która sugerowała, że Bella mogła być szpiegiem. W trakcie II wojny światowej działalność szpiegowska była powszechna, a Anglia była pełna tajemnic i konspiracji. Niektóre źródła wskazywały, że kobieta mogła być niemiecką agentką, a jej śmierć miała być wynikiem nieudanej misji. Pojawiły się nawet spekulacje, że była związana z organizacją Abwehr, organizacją prowadzącą wywiad i kontrwywiad po stronie niemieckiej w czasach II wojny światowej. Jedną z najbardziej znanych teorii szpiegowskich jest ta, która łączy Bellę z Klarą Bauerle, niemiecką śpiewaczką i rzekomą agentką, która zaginęła właśnie w 1941 roku. Klara, czasem nazywana Clarabellą lub zdrobniale Bellą, była doskonale znana w kręgach rozrywkowych w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Według niektórych źródeł mogła być zaangażowana w działalność szpiegowską, co doprowadziło do jej śmierci. W 1968 roku pisarz Donald McCormick powrócił do sprawy z Witch Elm w swojej książce Murder by Witchcraft. Twierdził, że Bella była nazistowskim szpiegiem, a także i okultystką o imieniu Clarabella, kobietą dobrze znaną i powiązaną z nazistami. Twierdził, że uzyskał dostęp do akt Abwehry, które wskazywały, że w 1941 roku zrzucono kobietę na spadochronie w West Midlands, ale później nie nawiązała kontaktu radiowego z bazą i zwyczajnie zniknęła. Z drugiej strony, w 1953 roku antropolog i pisarka Margaret Marie zasugerowała, że Bella mogła być ofiarą rytuału okultystycznego. Pisarka znana ze swoich badań nad czarami i okultyzmem twierdziła, że sposób, w jaki ciało zostało umieszczone w drzewie, mógł wskazywać na praktyki związane z czarną magią. Wskazywała na analogię pomiędzy sposobem ukrycia ciała, a starożytnymi praktykami pogrzebowymi i rytuałami ofiarnymi. Hipoteza dotycząca rytuałów okultystycznych była szeroko dyskutowana. Według teorii Marie, tak samo jak i później McCormicka, Bella mogła być ofiarą grupy okultystycznej, która działała na terenie Anglii w czasie wojny i do której kobieta sama mogła należeć. Wskazywano na fakt, że niektóre elementy znalezione przy ciele, takie jak kawałek materiału w ustach czy ucięta dłoń, mogły być częścią rytuału. Jednak brak jakichkolwiek świadków lub innych dowodów czyni tę teorię trudną do udowodnienia. Inna hipoteza sugerowała, że Bella mogła być ofiarą przestępstwa wojennego, co jest całkiem prawdopodobne. W chaosie wojny wielu ludzi zaginęło bez śladu, a przestępcy czy żołnierze często wykorzystywali sytuację do ukrycia swoich zbrodni. Mogło się zdarzyć, że Bella była przypadkową ofiarą, której śmierć miała na celu zamaskowanie innego przestępstwa lub przestępstwa dokonanego na niej samej. Z kolei w 1953 roku Una Mossop złożyła zeznanie na policji, że jej były mąż, Jack Mossop, przyznał się, że to właśnie on wraz z kolegą ukryli ciało kobiety w drzewie. Mężczyźni spotkali się w lokalnym barze, a z racji, że kolega Jacka był Holendrem, to przyprowadził za sobą towarzyszącą mu holenderską piękność. Ta, próbując dotrzymać tempa mężczyznom, upiła się do nieprzytomności, a koledzy zamiast odwieźć ją czy odprowadzić bezpiecznie do domu, wpadli na głupi pomysł wciśnięcia nieświadomej koleżanki w pustą komorę wewnątrz pnia drzewa wiązu górskiego. Miała to być dla niej nauczka, by pić odpowiedzialnie, ale też i świetny żart, który zakończył się tragicznie. Co dziwne w tej historii, Jack Mossop zmarł jeszcze przed odkryciem ciała, a jego żona złożyła zawiadomienie 10 lat po całej sprawie, co czyni jej zeznania zupełnie niewiarygodnymi, lecz nie niemożliwymi. W miarę upływu lat sprawa Belli ukrytej w drzewie przyciągała uwagę zarówno profesjonalnych badaczy, jak i też amatorów kryminalistyki.
Współczesne technologie kryminalistyczne i nowe metody badawcze przyniosły pewne postępy w tej sprawie. W 2018 roku grupa badaczy postanowiła przeprowadzić analizę DNA fragmentów znalezionych przy ciele Belli. Niestety, próbki były zbyt zdegradowane, aby uzyskać jednoznaczne wyniki. Odwzorowano również twarz kobiety za pomocą rekonstrukcji komputerowej, lecz ponownie bezskutecznie. Próby te jednak pokazują, że sprawa Bella in the Witch Elm nadal budzi zainteresowanie i istnieje znikoma szansa na jej rozwiązanie. Sama historia zyskała już status legendy miejskiej, stając się inspiracją dla licznych książek czy filmów. Kimkolwiek była ta kobieta jednak, jej historia przetrwała dekady, inspirując do spekulacji, badań i poszukiwań odpowiedzi na jedno naprawdę proste pytanie. Who put Bella in the Witch Elm?